Zrobiłem zdjęcia. Nie wiem, czy poprzedni filmik mi się nagrał, bo aparat wariuje. W każdym razie jeszcze raz napisy na blaszę. Jeżeli się nagrał, to nie będę tego wykorzystywał. Ale wyszła korpusowa, z której niesamowicie się cieszę, bo ja bardzo lubię korpusowy. Tylko czeka mnie przy niej mnóstwo roboty. Na tyle, ile mogłem na polu, ile się odważyłem. Ale jest mega. Jest mega, kochani. Zadanie na kwarantannę przede mną. Zrobić ją do użytku. Zrobić ją, żeby wyglądała. Przepiękna. Czat. Co tu dużo gadać. Na chwilę wracamy z pola do mnie. Do pokoju. Zaczynamy regenerację korpusówki. Ona już jest odpuszczona w ciepłej wodzie, odrobinkę podprostowana na tyle, na ile się odważyłem. Teraz będziemy ją punktowo podgrzewali. Wykorzystam do tego palnik turystyczny. Potem i madełko, gdzieś tam jakieś kawałki drewna, listewki, szczypczyki. No i delikatnie się z nią będę bawił. Całego procesu nie będę nagrywał, nagram finalny efekt, pokażę wam jak to wyszło, czy się udało. Tutaj mnie bardzo martwi ten element, ona jest pęknięta w tym miejscu. Boję się, żeby nie szczeliła w drugim miejscu, bo to będzie bardzo niekorzystnie. Tutaj te zagięcia końcówki też wyglądają fatalnie, z tym będzie trochę zabawy. No i zobaczymy, jak ona się tutaj zachowa. Różnie może być, ale top korona to jest newralgiczny punkt. To mnie naprawdę, naprawdę martwi. Będziemy patrzyli, jak wyjdzie. A to teraz zobaczymy. Piotrek, jak Maciej z kompanii braci, znalazł wielką srebrną monetę. Maciej ostatnio tak znalazł zacisk elektryczny. Także Piotrek się usprawiedliwia, mówi, że może mu się wydawać. Zobaczymy. Zobaczymy. Może być 10 pensów. Zobaczymy. 10 pensów. Gdzie przebija? No jest, rzeczywiście przebija. Co, podnosimy? Podnosimy. Czorczyk. Piękny. No, piękny, cudowny. Piękny, wiadomo, dziadkowe pole zawsze dają. Tak, shilling. No, czat. 1933, no to już jest to pół srebrzyska. Tak. Już mamy pół sreberka. Czy ja mam wodę w zasadzie przy sobie? Już ci na ładnie na ręce pokażę, żeby było. O. Proszę. No, genialny. Piękny. I genialny nóweczka. Zaraz go jeszcze. Może troszkę spróbujemy. No jak zmiennicy, nie? Piękny. Piękny George. Piękny, piękny, super. Piątka. George, super, piąty. Elegancki. Shilling. No i taki efekt po wyprostowaniu. Więcej boję się z nim zrobić. Tutaj rzeczywiście jest tak osłabiona, ona już jest tutaj pęknięta. Czuję po prostu, próbując prostować, że to jest lada moment i będzie szczał, nie? W tym miejscu tutaj widzicie takie mocniej brązowe. A jeżeli będzie szczało, to nam się to niestety rozleci. Poza tym, no wydaje mi się, że jest w miarę tam w kilku miejscach, niestety. Niestety starłem patynę do żywego metalu, no ale musiałem użyć nieco siły. No, efekt finalny, może tchu nie zapiera, no ale jest lepiej niż było. W pewnym sensie jest lepiej niż było na moje oko. Także ja już na tym etapie jestem zadowolony. Ona trafi do gablotki. No i będzie jednym z ozdób kolekcji. Słuchajcie,
Piotrek nie przymaciejował. Ciekawe, czy ja przymaciejuję. Na razie tyle widziałem. No, chyba też nie przymaciejowałem. Chyba też nie przymaciejowałem. Jest, kochani, wiktoriański shilling. Młoda główka. Pod samym wieszą, kurczę, tutaj zaschnięty. Mam nadzieję, że go nie zżarło. Ale piękna. Piękna i super. Piotrek obrał monetę z ziemi i mówi mi, że ja nie wiem, co ja podniosłem. Nie wiesz, co. Ja widziałem szylinga Wiktorki, młodą główkę. Nie. Nie pierdol. Nie mów mi taki. Ja pierdzielę, ludzie, patrzcie. Medal, panie, pieniężny, numizmatyczny. Ale ja. I proszę, z drugiej strony jest... O, żeż mordę. Masakra. Mówiłem, od dziadka się nie schodzi bez srebra. A ty se plenisz. No bo mam w gębie ten. A mi się też chce, ale piękny. Masakra. Czekaj, musi zostać wytarty. Czekajcie, bo Piotrek mu się należy. Myje, Piotrek czyści. Bo mu się należy. O, wiesz, jaką mam koszulkę fachową? No. O. Taka fachowa koszulka u tak Piotrka, jest. Elegancka. Proszę, panie, i teraz tak. Long tej TVDO Indextera Evis est in Sinistra Gloria 1837, na dole tutaj proszę, piękna data. Rocznica koronacji. Tak jest. Data koronacji. Data koronacji, a tutaj mamy Wiktoria, a śmierci albo jubileusz. Tego ci nie powiem, chociaż tu jest data. Co my tu mamy? 7CX. Tu ma ten? Nie, no to jest ten. To jest ta sama. Ta data jest ta sama data. 1837. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Będzie poszukać. Ale jest, kurde, maksior. Ale jest piękny. Jest naprawdę piękny. Dlatego się nie spodziewałem. Dwie Wiktorie tak, na jednej blaszce. No to dzisiaj stara cztery srebra główka, już, tak? No. Ty stara dwa, ja dwa. Główka, no, ale Wiktoria. Ta jest piękna. I już ci odwracam. No, i młoda główka. I młoda główka. Ale bajer. Aż mi się zakleło normalnie na filmie. No bajer, jest piękna. Jak ja lubię, jak ty z takimi rzeczami do mnie podchodzisz. No. Dobra, ostatni chyba przejazd do końca pola i z powrotem. Kalafiory czekają, trzeba je ścinać, ciemno się robi, to nie będzie prosta operacja. A wiecie, że kalafior najlepszy to w sumie jest taki podgotowany. Różyczki kalafiora, do tego różyczki brokuła, do tego jajko na twardo w półfeczki, czy tam ćwiartki, jak kto lubi. Grube plastry pomidora, świeży ogórek, taki wódeczki pocięty i to wszystko zlane sosem czosnkowym z odrobiną koperku. Rewelacja. Lepiej nie trzeba. Uwierzcie. Ale spójrzcie, co tutaj się dzieje. Teraz mi wyskoczyła taka mega giga plomba. Powiem wam, że ktoś, kurde, miał rozmach. Tym zabić można, do upartego. No i trzecie sreberko. Coś, co było kiedyś czymś. Na pewno srebro w dotyku. Widać elementy, jakby to kiedyś gdzieś tutaj fragmentarycznie było pozłocone. No ale póki jest niewyczyszczone, to jest nierozpoznawalne. Nie wiem, czy po wyczyszczeniu się uda rozpoznać, czym było. No ale mamy hat-tricka, trzecie srebro dzisiaj. Także bomba. Zakładam, że film znowu będzie podzielony na dwie części. To pewnie obejrzycie w części drugiej. No przez kolejne dwa tygodnie
zapewne nie ruszymy kopać, dopóki nam się kalafiory nie skończą. No chyba żeby, zobaczymy. Różnie być może. Fanty do pudełeczka, ja na koniec pola, jeszcze raz bryz z powrotem. I temat zamknięty, fanty pozbierane. Dobra, słuchajcie, z tych monetek, taki film na pożegnanie, z tych monetek, które wyciągnąłem, miedzianych, wiele się nie udało odzyskać. George okazał się też padninką straszliwą, widać zarys twarzy, ale to koniec tej monety. Jedyna, która się udała troszkę uratować, to ta Wiktorenka, młoda główka. Nie wiem, na ile to będzie widać, 1861 albo 7 rok, nie pamiętam. Data jest tam w miarę czytelna. No ale przy próbie wyprostowania korpusówki to widzieliście. Natomiast przy próbie czyszczenia okazało się, że to wszystko zielone z niej złazi, że to jest paskudny grężpan. Ona się doczyściła do tego stopnia, wyprostowała się do tego stopnia. Tutaj powinienem jeszcze ją próbować wyprostować, to by dało radę zrobić, ale z tyłu jest języczek. Jest języczek. Języczek, który łączy się z tą górną częścią. A jak mówiłem, po prawej stronie tutaj ona już była złamana, a tutaj jest poważnie pęknięta. Jeżeli ja spróbuję odchylić języczek, doprowadzę do tego, że ona szczeli całkowicie. Wolę ją zostawić w tej formie, już nie kombinować z nią. I tak wydaje mi się, że wyszła niebrzydko. I teraz patrzcie, najlepsze. Najlepsze. Rozumiecie? Kółko się kręci. Masakra. No i cóż, tym optymistycznym akcentem kończę nasz dzisiejszy filmik, drugą część opowieści z pola kalafiorów. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Tradycyjnie bądźcie zdrowi. Uśmiechajcie się często. Do następnego razu.